Przede wszystkim linia numer 6, linia numer 43, linia numer 23, linia numer 19. Wszystkie te linie, które kursują przez Chorzów, wzdłuż Parku Śląskiego, wzdłuż ulicy Chorzowskiej w Katowicach, te wszystkie linie zostały z tego odcinka wycofane. Od niedzieli, czyli od dzisiaj, te zmiany są naprawdę istotne, bo mówimy tutaj o ciągu komunikacyjnym łączącym Bytom, Chorzów i Katowice, czyli ta główna magistrala tramwajowa. W dwóch miejscach prace modernizacyjne będą prowadzone, w związku z czym w dwóch miejscach ta linia będzie przerwana. Od jutra wrócą tramwaje na stronę katowicką, czyli tymczasowe linie, które będą uruchomione, kursujące od placu Miarki i od placu Wolności, dojadą do przystanku Stęślickiego. Natomiast od drugiej strony, od strony Chorzowa, pojedzie linia numer 60 i ona dojedzie do przystanku przy Hucie Beldon. Czyli tak naprawdę dwa sąsiadujące ze sobą przystanki będą jeszcze obsługiwane, więc pasażerowie będą mogli po prostu przesiąść się z jednego tramwaju na drugi, przejść te 200 metrów między przystankami i w ten sposób kontynuować podróż tramwajem. Można oczywiście też wybrać komunikację zastępczą, autobusową. ZTM uruchomił taką linię. Warte uwagi są dwie linie, 830 i M3. W obydwu tych przypadkach częstotliwość połączeń zostaje zwiększona do tego stopnia, że te autobusy naprzemiennie będą kursować co 12 minut, a na odcinku od Bytomskiego Dworca do Katowic na ulicę Piotra Skargi nawet co 6 minut. Warto jeszcze wspomnieć o uruchomieniu dodatkowej komunikacji zastępczej. To jest linia T10. Autobusy będą kursować od katowickiego rynku do przystanku Chorzów Nowa.